Modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji. O Najświętsza Matko, kocham Cię mocno jako własną matkę. W Twojej świętej obecności oddaję Ci te dni przygotowania do oddania dla uczczenia gwiazd, jakie zdobiły Twój niebiański płaszcz. Proszę, oręduj przez te 46 dni za mną, za tymi, których kocham i w intencji, podaj tu swoją intencję. Okaż mi miłosierdzie, jakie okazałaś świętemu Juanowi Diego, którego uczyniłeś swoim pośrednikiem. Proszę, daj mi czyste i szlachetne serce, takie jak Twoje, bym ukoił swój ból i wzmocnił ducha, doznając tego samego pocieszenia, które przed wiekami otrzymał od Ciebie Juan Diego, dzięki pełnym miłości słowom, jakimi go obdarowałaś. Posłuchaj i weź to sobie do serca, mój najmilszy synu, że to, czym się martwisz, że to, co cię trapi, jest niczym. Nie pozwól, by smuciło się Twe oblicze i Twoje serce. Nie bój się żadnej choroby ani niczego, co rani i boli. Czyż ja, Twoja matka, nie jestem tutaj? Czyż nie jesteś w moim cieniu i pod moją opieką? Czyż nie jestem źródłem Twojej radości? Czyż nie jesteś otoczony mym płaszczem w objęciu mych ramion? Czyż potrzebujesz czegoś więcej? Gwiazda 25. Sumienność. Panie, pomóż mi chodzić wzdłuż Twoich brzegów modlitwy, pomiędzy falami rozproszeń, a piaskami posuchy. Pobłogosław mnie nieprzemijającą cierpliwością i siłą, abym ze zdecydowaniem kroczyła po Twoich urodzajnych krajobrazie cnót. Pomóż mi uporządkować moją osobistą modlitwę i starannie ją praktykować, abym nigdy dla rzeczy światowych nie zrezygnowała z duchowej praktyki. Pomóż mi każdego dnia zatrzymać się, wyciszyć hałaśliwy zamęt w moim wnętrzu, zapanować nad olbrzymią energią mojego umysłu i po prostu Cię uwielbiać. Ocal mnie przed życiem na peryferiach mojej duszy, co, jak mówił święty Jan od Krzyża, jest podobne do przebywania w głośnej okolicy albo na ruchliwym targowisku. Ucisz moje zewnętrzne zmysły, moje fantazje i zmartwienia, które zaburzają mi percepcję wewnętrznej rzeczywistości. Wycisz moją duszę, granicę pomiędzy Bogiem a człowiekiem, gdzie mogę spotkać Ciebie. Amen.